Chińska Orkiestra Dyrygenta Miasta Białystok. Wśród nich oczywiście krząta się dwoi i troi człowiek, instytucja, dyrygent Franciszek Mocarski. Wielkie, wielkie brawa, to on od samego początku zarządza tym zespołem. Orkiestra powstała w 1965 roku, a w skład orkiestry wchodzi młodzież ze szkół średnich. Przy orkiestrze działa też grupa mażoretek, tak jest, damy dziewczyny. Bardzo się cieszymy, że to jesteście, bo w paradzie to właśnie mażoretki przykuwają główną uwagę. Orkiestra aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, uświetnia obchody uroczystości państwowych i religijnych, ma bardzo szeroki repertuar od melodii klasycznych przez utwory rozrywkowe, a także utwory liturgiczne, a więc są przygotowani na wszystkie okazje, na wszystkie ewentualności. Możemy zaczynać, tak jest. Pan Franciszek wymownie dał mi znać, że już trzeba grać i skończyć gadać, więc brawa i zaczynamy! Thank you.
Ekipa z Białegostoku wywalczyła właśnie niedawno w Rydze pierwsze miejsce na bardzo elitarnym i trudnym festiwalu. Przy okazji wielkie brawa! Tych nagród jest oczywiście dużo, dużo, dużo więcej, ale poprzestańmy tylko na tych najważniejszych. We'll be right back.
tak oto skocznie i melodyjnie pożegnaliśmy się z orkiestrantami Franciszka Mocarskiego.